Polska, Niemcy i Francja w ramach trójkąta weimarskiego zwiększą wsparcie dla Ukrainy. Zakupy uzbrojenia dla ukraińskiej armii będą realizowane na całym świecie i finansowane z rosyjskich aktywów zamrożonych na zachodzie. W Berlinie odbyło się nadzwyczajne spotkanie w ramach Trójkąta Weimarskiego. Kanclerz Niemiec ogłosił zwiększenie zakupów broni dla Ukrainy oraz wzmocnienie zdolności produkcyjnych na starym kontynencie. Od teraz będziemy kupować jeszcze więcej broni dla Ukrainy na całym rynku światowym. To dobra poprawa. Po drugie, rozbudujemy produkcję sprzętu wojskowego, także przez współpracę z partnerami w Ukrainie. Zakupy mają być finansowane głównie z zamrożonych na zachodzie rosyjskich aktywów w auto Polska. Prezydent Francji Emmanuel Macron zapewnił, że sojusznicy będą wspierać Ukrainę jak długo będzie to potrzebne. Robimy to z solidarności z narodem Ukrainy, którego integralność terytorialna jest zagrożona. Robimy to w obronie prawa międzynarodowego i robimy to, ponieważ stawką jest bezpieczeństwo Ukrainy oraz nas, Europejczyków. Spotkania na najwyższym szczeblu w ramach Trójkąta Weimarskiego zostały wznowione po przejęciu władzy przez Donalda Tuska. Premier ogłó że na początku lata szczyt trójkąta odbędzie się w Polsce. To jest dobry, taki nowy początek, nowe otwarcie trójkąta warmarskiego. To będzie naprawdę świetny format i wszyscy na tym skorzystają. Rodzą się jednak wątpliwości dotyczące intencji niemiec i Francji względem Polski, wskazuje redaktor Artur Kowalski. To wca, wcale tak nie wygląda, żebyśmy tutaj byli na równorzędnym poziomie z Niemcami i Francją, raczej, raczej trochę odwrotnie hmm, jako. W pewnym sensie, no ja, ja, ja to odczytuję jako pewną taką po, podległość. Premier Donald Tusk udał się do Berlina prosto z Waszyngtonu, gdzie razem z prezydentem Andrzejem Dudą rozmawiał z przywódcą Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem.